Najgłówniejszy dla nas problem to jest właśnie problem zatrudnienia. Zatrudnienia u nas w Polsce, gdzie borykamy się stale z brakiem rąk do pracy, ale jednocześnie widzimy drugą stronę medalu. Widzimy prywatnych rzemieślników podjeżdżających pod bramy naszej stoczni, zabierających nam naszych monterów. Propozycją naszą by było doprowadzenie do tego, żeby pracownik, który się u nas wykształcił, który zdobył u nas kwalifikacje, i to kwalifikacje, które drogo kosztują, bardzo drogo kosztują, wykształcenie przykładowo spawacza czy montera, żeby taki pracownik, odchodząc od nas, został zobowiązany do spłacenia tego.